Nasz wspólny kolega, proszę Państwa, jest także bohaterem, bo jest chyba współautorem, współzałożycielem ruchu kontroli wyborów. Był nawet aresztowany i skazany. Możesz powiedzieć, jak to było? Więc cofniemy się do okresu wyborów samorządowych i pamiętnej już akcji protestacyjnej w Państwowej Komisji Wyborczej w listopadzie 2014 roku. Ja wraz z 11 osobami wszedłem do PKW po to, żeby zaprotestować przeciwko fałszowaniu wyborów samorządowych. Te wybory zostały według największego prawdopodobieństwa sfałszowane, natomiast z 12 osób, które tam były, 3 osoby zostały skazane prawomocnymi wyrokami. Wśród tych osób byłem ja, przy czym jako dziennikarz zostałem skazany na grzywnę w wysokości 600 zł, której oczywiście nie zapłaciłem, bo nie poczuwałem się do winy. I ta grzywna została zamieniona na 40 dni więzienia. Prezydent Andrzej Duda ułaskawił mnie 28 września 2016 roku. Problem polegał na tym, że przez 2 lata byłem skazanym dziennikarzem za to, że dążyłem do prawdy, ale satysfakcją też było to, że w Stanach Zjednoczonych odbyły się wybory prezydenckie i okazuje się, że co? Wybory prezydenckie wygrał Donald Trump, ale Donald Trump posłużył się naszym pomysłem, bo powstał też ruch kontroli wyborów. I dla mnie jest to największa satysfakcja, że w jakimś stopniu ja, polski dziennikarz, który na co dzień bywa tu w Sejmie, mógł przysłużyć się do wygrania Donalda Trumpa, bo ten pomysł, ta nasza idea wtedy, który wobec tego, że powstał ruch kontroli wyborów, przypadła też Donaldowi Trumpowi. Ja myślę, że w tej chwili zmienia się nowy porządek świata, czyli porządek prawicowy, bo lewactwo musi odejść w zapomnienie i kolejnymi krajami, które skopiują ten nasz pomysł, będą Niemcy, gdzie alternatywa dla Niemiec, czyli partia AfD, rośnie w siłę i oczywiście Francja, gdzie zbliżają się wybory prezydenckie i Marine Le Pen ma największe szanse zostać prawicowym prezydentem Francji i zrobić porządek we Francji. No właśnie, zrobiliście porządek w wyborach, wygrał PiS. Ludzie, których nazwałeś lewakami, się buntują, nie tylko w Polsce. Jak oceniasz to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, bo w tej chwili z kolei ta druga strona kopiuje to, co robił u nas KOD, który dzisiaj już jest u nas w rozsypce, ale wcześniej jeszcze bardzo ostro działał. No, kopiują to teraz Amerykanie. Ja myślę, że ten ruch lewacki odejdzie też gdzieś w zapomnienie w Stanach Zjednoczonych, bo Donald Trump jest silnym prezydentem i on pokaże to. Natomiast ci ludzie nie mają racji bytów, bo gdyby dalej to wszystko funkcjonowało tak w Stanach, to Stany by podupadły gospodarczo. Natomiast dzisiaj to hasło prezydenta Donalda Trumpa, że America the first, czyli Ameryka najważniejsza, pierwsza, jest bardzo istotne i zrobi porządek. Natomiast zawsze jakieś grupy się buntują i mamy taki przykład w Polsce, bo ten porządek został naruszony. Także congratulations, Mr. President Donald Trump.